Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii GTA Online. Odcinki się długo nie pojawiały, ale w końcu jest okazja, żeby nagrać kolejny odcinek, a mianowicie pojawiło się nowe DLC, można powiedzieć Lowrider Part 2, czyli druga część Lowriderów, w której mamy trzy kolejne autka do tuningowania. Ale póki co też doszły nam nowe bronie, które właśnie wam za chwilę pokażę i je zakupię. Osom. Jest to dwururka? Śmieszna nazwa. Weźmy sobie jakieś fajne barwy. No to oczywiście złote i tylko tyle chyba. Tak. Osiad, nie to. Uhuhu. A ten mi bije brawo. No i mamy karabin kompaktowy. Czyli tutaj powiększony magazynek oczywiście. Złoty kolor. I to wszystko? No to sobie zaraz to przetestujemy. Ale jeszcze udamy się na chwilkę do sklepu z ciuchami, bo nowe ciuchy też doszły. Tak, właśnie Virgo Classic sobie zamówiłem, jeden z trzech nowych samochodów, które można tuningować u Benego znowu. Dzisiaj sobie myślę, że wszystkie przetestujemy. Odcinek może być dosyć długi, będzie długo mi się wysyłał, ale... co to? Okej, okay. Hello Suburban, co masz dla mnie? Właśnie mam takie coś problemu, na Windows 10, bo jestem teraz na Windows 10 i czasem mi tekstury tak zanikają. No hello, siemka, co tu masz dla mnie? Come on! O. To klasyczne lowriderowe. To mi się podoba. To fajne. O, super. Nice. To nie specjalnie, chociaż to jest niezłe. Luzak. O, to jest gitarka. Ale my się ubierzemy w tą koszulę, bo mi się spodobało. To super wygląda. No to tak wyglądają nowe stroje. No i tam fryzurki, ale tego to wam chyba nie będę pokazywał. Może w następnym odcinku, kiedy przedstawię wam nowe tryby adwersarza, bo doszedł jeden. Ale to dopiero w następnym odcinku, bo ten odcinek byłby za długi. Myślę, że jutro się pojawi kolejny odcinek, tak więc... dobrze, pojedziemy sobie teraz do Benego z jakimś nowym samochodem. Tak więc na pierwszy ogień pojedzie nowy samochód Virgo. Nowy samochód, był już Virgo, teraz jest Virgo Classic i to jest jedyny samochód, który nowy doszedł, bo jeszcze go nie było. Reszta samochodów już była, ale możemy ją nadal tuningować. Tak więc, to jest muscle car i wjeżdżamy do Benego. Hello, my friend. Oh yeah. I zobaczymy, co tutaj nam do zaoferowania będziesz miał. Ulepsz, 240 tysięcy, no coś nie za dużo. Jak się zmieni? No, come on. Wow. I hydraulik oczywiście, no to lecimy standardowo. Pancerz, hamulce, to się na tym patrzę. Na szczęście mam sporo pieniążków, więc... a raczej ciężkiego hajsu, bo jakby mówię pieniążki, to tak trochę bez szacunku. Wycieraczki takie, wszystko. O, zbiorniczek. Chromowy, nie, ten podkolor wezmę. Rama, o. A szperacze to dodaje. Szperacze, dobra, taki dobry bajerek. Blok silnika, o. Te mi się podobają. Filtry powietrza. To takie standardowe, te dom zawsze prawie je daje, moje ulubione. No i oczywiście ulepszenie silnika. O, ale jak to brzmi! Oho! Wyderw. To mi się podoba, te rurki. Grill. Te są bardzo podobne. Ale cena też nieduża, to wezmę to. Pędla. Nowych klaksonów pewnie nie ma. Dodamy sobie to Liberty City, będzie pasował do tego lowridera. Hydraulika, no to oczywiście poczwórne pompy. Uje. Wykończenia, o to będzie dobre. O, mama. Ho, ho. Sam nie wiem teraz, który mi się najbardziej podoba. To. Oj, kolor jeszcze weźmiemy. Będziemy robili tego pod zielony, to wnętrze to zrobimy takie. Czy czerwone też śmiesznie wygląda, ale nie, pod zielone robimy. Ciemna zieleń, nie, taka jasna zieleń. Chociaż. Dobra, jasna zieleń.
A jest może limonkowy? O, to mi chodziło. Dobra, zdobienia. Jakieś nowe? Nie, to bierzemy rzeźnika, wskaźniki. Tu możemy zaszaleć. Też pewnie nic nowego nie ma. No właśnie. Te mi się najbardziej podobają. Kierownicy. Coś nowego? Chyba nie. To oczywiście bierzemy drewnianą. To jest moja ulubiona kierownica. Drewienko. Peace Wasser. Zawsze go biorę. Plakietki oczywiście bierzemy. San Andreas. O, nagłośnienie. O. Ale to drogie trochę. To zostawię białe, wiecie? Światło. Czy neony do takiego pasują? Myślę, że tak. Też coś pod zielone damy. Citrusowa zielone. Oh yeah. Oznaczenia. Uuu. I teraz chwila prawdy. I takie póki co standardowe. Ho ho. Mama. O mama, ale to wygląda. I teraz nie wiem, ten zielony tak specjalnie do tego znaczenia nie pasuje. I tu się pojawia problem, ale to zaraz będzie można zmienić. A kierowanie, no właśnie. Czarny, jak tu pasuje. Nie no, muszę wziąć czarny. No. Dach. Dach też oczywiście czarny, ale to już jest, tak. To może jednak kolor wykończenia zmienię. Tak jak czerwony mi się podobał, będzie to pasował. O. No epic. 600 tysięcy. Skrzynia biegów. Bagaż. Ohoho! O. Karwasz twarz, to biorę. Turbo. Koła rodzajku. Modyfikacje Benego. O. Kurde. Też prychy wymiatają. To są chyba nowe. Modyfikacje Benego. Tak, to są nowe. Kolor, kół, no to tu nie ma sensu zmieniać projekt. Będzie pasowało, jak ulał. Dym. Czerwony oczywiście. Do pasków i szyby. O mama, co za cudo. Kurczę, neonu zapomniałem zmienić, ale to później zmienię. I od teraz będę każdy samochód oceniał w skali od 1 do 10, wiecie? Z przyzwyczajenia radia. Wali się, tak mam wyciszone. I uwaga. O, to jest hydraulika, no kurna. Ho, ho. Poprzednie samochody tak nie skakały aż bardzo. Czekajcie, zobaczmy sobie z środka. O mama, co za cudo. Zobaczcie, jak to poskakuje. Czekajcie, postawię sobie go ładnie, tak? Oj, chyba lepszy od tego Buccanera. Tego mojego poprzedniego Lowridera. Oceniam go na 9 na 10, naprawdę. Uważam, że zasłużenie. Ho, ho. Dobrze, jestem zadowolony jak najbardziej, a teraz lecimy po następnego Lowridera. Kolejnym samochodem, jaki sobie stuningujemy, będzie nie lada niespodzianka. Ten samochód już mogliśmy tuningować jako Lowridera, ale doszło coś niesamowitego. Kurczę, cholerne tekstury mi zanikają. Ale dobra, wbijamy. Willard Faction! Zaraz zobaczycie, co tutaj możemy poczarować sobie. Naprawiamy i ulepsz. I właśnie, i tutaj mamy to. Możemy sobie tego Factiona na dwie rzeczy przerobić. To jest niestandardowy, zwykły, a to jest donk. I uwaga, jesteście gotowi? Coś się stanie. Mam nadzieję, że teraz. Uwaga! Uwaga! I trzy... Ja jeszcze raz. I... Coś jest. Właśnie! Ho, ho, ho! Wy to widzicie, co to jest? Normalnie mini monster truck. O Boże, co za cudo. Ale się jaram. O, tutaj fajne, możemy bloki dać. To jest niestandardowy. Który by dać? Ten fajnie wygląda standardowo, co daje go często. Ale chcę się nim zaraz przejechać. O, mama. Oczywiście to, klaksony. Liberty City. Wnętrze, projekt. Oczywiście to. Kolor wnętrza później. O, to będzie pasowało. W zegarach może
Dam. Te dam. Kierownica oczywiście drewniana. Kochana moja drewienko. Peacewasser. Plakietki to nic innego jak San Andreas. Nagłośnienie. To kolor świateł. To później zmienię może światła właśnie. Ej, ciekawe jak to neony będą wyglądały. Wow, dajemy oczywiście. Zaraz to pozmieniam sobie. O, i to jest dla mnie wielka niespodzianka. Wow! Wow, ale... O, pycisko. O, sprank! O, mama! Ale podróbka. O, Jezus. Chyba weźmiemy albo spranka. Kurczę, tyle jest... Aż sam nie wiem, co mam wziąć. To mi się podoba. Ale i... I spranki z... Dobra, bierzemy to. Najwyżej później sobie zmienię. Mocowania. O właśnie, tego chyba... Tablicę mogłem zrobić sobie w moim lowriderze, czy nie? Chyba mogłem przecież. Będę musiał tutaj podjechać, zobaczyć. O, to fajnie będzie wyglądać. Oczywiście czarna, jak wszędzie daje. I teraz. Jaki by tu kolor walnąć? Czerwony nawet fajnie wygląda. Chociaż może taki szary jakbym dał? Taka szarość. Tak. Chyba to. Metaliczny to dam może. Czarny, ale to od góry. Ale jestem zszokowany tym samochodem. To takie bardziej srebro to jest. Białe będzie pasowało. PLN-y. Dach. Nie, daje dach standardowy. Zostawiam, znaczy się. To bagażnik. Uuu. Tu chyba hydrauliki dać nie mogę. Turbo Max. O Boże. No te akurat nie pasują do tego. Jakie ogromne są te koła. O Boże. I drogie. Ale stać nas. Jezu, 4 miliony. Ile kasy mi tu poszło? Mam nadzieję, że warto będzie. Oj, będzie. Jest warto, jest. Tu może dam jakiś czarny. Trzeba trochę pooszczędzać. Chociaż może... O, taki dam. I uwaga, test. Aż sam jestem ciekaw. A nie, jest hydraulika. A ja tu mogę siadać. Ale fajne, ja pierniczę. Dobra, jedziemy. Ho, ho, ho. Jezusie. Jak to wygląda? Czy to jest normalnie Monster Truck? Haha! A jak wygląda wsiadanie i wysiadanie z tego? A no właśnie, tak jak się tego obawiałem. Tak trochę... No niedopracowane, zobaczcie. No ale co, nie można mieć wszystkiego. Nice. Dobra, ale no... Chociaż ja wiem, czy tyle pieniędzy jest ten samochód wart. Chyba nie. Niespecjalnie. Kurczę, mam jeszcze milion około. Nie wiem, czy mi kasy starczy. Ale powiem wam szczerze, tak pierwsze wrażenie to ten samochód oceniłbym na jakieś 7 na 10, 6 może. No spodziewałem się czegoś lepszego, ale co by nie mówić, pomysłowe jest to. Tak sobie usiądźmy na tył. O. Nice. Dobra, ja jadę jeszcze po jeden samochód, bo został nam Slavman do sumingowania. Tak więc przyszedł czas na ostatni, trzeci samochód. Jest to ten Slavman i zobaczymy, jak można go tuningować. Powiem wam szczerze, że sam jestem ciekaw. Nie wyobrażam sobie takiego lowridera w formie takiego mini pick-upa. Zobaczymy. Ach, taki pick-up trochę z lat 50. jakby, prawda? Tak jakby. No ale zobaczymy, co tutaj nam się... uda z nim zrobić. Oh yeah.
Vapid Love Man. Ile będzie kosztował? Chyba 400 tysięcy, o ile dobrze czytałem. Tak. I... wow, i hydraulika. No to lecimy po kolei. Podoba mi się standardowy, nadwozie. Klatka. Serio? Oh, shit. Takie coś chyba tam. Drzwi. O, te siateczki są fajne. Silnik, blok silnika. Filtry. I ulepszenie silnika, oczywiście max. Wydech. O, mama. Chociaż takie? Te mi się podobają jednak mimo wszystko. Materiały, nie grille. Tu można zaszaleć. O. I gitarka. Maska. O, ho, ho. Chociaż to też nie wygląda źle, ale takie odkryte fajnie wygląda. Chociaż to wygląda też super. Nie wiem, kurczę, i teraz chyba usunę, będę widział swój blok silnika. O. Kraksan oczywiście, Liberty City. Hydraulika. Max. Wnętrze, wykończenia. O, tu będzie super. Chyba. Ale bieda. Ale bieda, nie? Dobra, na razie kolor wykończenia sobie zostawię. Tutaj dam tego ziomeczka. Deska rozdzielcza, no. Coś sensownego? Zegary przynajmniej fajne. Te weźmiemy, fotele, o. O Boże, co za wiocha. O kurę. Biorę. Kierownicę. Oczywiście. Drewienko. Pieswasser. Plakietki. No tutaj plakietki to tak niespecjalnie pasują, szczerze mówiąc. Ale bierzemy. Kolor światełek. To może weźmiemy jakoś. Lodowa biel. Światła, reflektory. Styl neonów. Myślę, że na czerwonego zostawimy i... czerwień. O, oznaczenia będą ciekawe. O, to jest to standardowe oznaczenie, które już dawno było znane. Oho. I bierzemy te. Chociaż znaczy, może jakieś inne się lepsze znajdą, ale raczej wątpię. O, to fajnie wygląda też. Kurczę, no niepotrzebnie. O! Proste, a fajne. No już wziąłem to, to. To nie będę zmieniał. Co jest? No, shit. Okej, działa. To damy, rejestrację oczywiście czarna. Lakierowanie to. Serio? O, tu pasuje. Ale podstawowy co zmienia? O, tutaj tylko. No tu nie widać, na jak chromowany dam, to nie widać zbyt wiele, no to. Dam matowy czerń. I super. Tutaj dam biały, tak kontrast mały. Emblemat oczywiście zapomniałem. Dach. Osłonka przeciwsłoneczna. Nieźle wygląda, sprzedaj, na razie nie. Spoiler. No. Powiem wam, że tak... no niespecjalnie póki co mi podchodzi ten samochód. Niespecjalnie mi się podoba, spodziewałem się czegoś lepszego. Ale oczywiście nie będę oceniał, zanim się nie przejadę, prawda? I teraz jeszcze szyby. O. I próbujemy. Najlepsze oczywiście, że będzie Virgo, on wygrał. Ale tu hydraulika działa. I nawet szybki jest ten lowrider.
A jeżeli się spytacie właśnie skąd ja miałem kasę, posprzedawałem trochę samochodów i z poprzedniego odcinka tego Monbima naszego sprzedałem. Bo już mówiłem, że jeżeli będę potrzebował pieniędzy, to on pierwszy idzie pod nóż. I teraz wam mogę powiedzieć, że jeżeli będę potrzebował pieniędzy, to pierwszy pod nóż idzie Faction, a następnie ten Slavman. Natomiast tego Virgo nie sprzedam, on już jest mój ukochany lowrider. No te dwa jakoś niespecjalnie przypadły. Chociaż ten nie jest zły, nawet szybki jest, ale no... On będzie drugi, na pewno idzie ten pierwszy Faction, no... Kompletnie mi nie przypadł do gustu, może fajnie wygląda jaki mini monster truck, ale... No niespecjalnie, nie moje klimaty. Wow. Teraz wam pokażę mój garażyk, ale jeszcze zanim... To wam pokażę oczywiście nowe bronie. Czyli ten karabin kompaktowy z pierwszej osoby. Ale przycięło. Ale fajnie on brzmi. Prawda? Nieźle. Oraz... dwururka. Ohoho! To jest dobre na krótkie dystansy. Nice. A jeszcze jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że na dniach, nie wiadomo dokładnie czy to może nawet jutro, może za tydzień, nawet za miesiąc, w każdej chwili może się pojawić druga część tego DLC, w której będą trzy kolejne samochody, a będzie to minivan, oczywiście Sabre GT oraz co tam było, minivan, Sabre GT i Tornado, taki Tornado samochód. Te trzy samochody kolejne mają być też dotuningowane. Ole poszło. Dobra, wjeżdżamy sobie. Ja wam pokażę moją kolekcję aktualnie. Wszystkich lowriderów i muscle carów. No come on. To tak długo? Tak więc tak się to prezentuje. Jest to Faction, on pierwszy idzie pod nóż w razie co. Właśnie zmieniłem tu rejestrację? Bo już nawet nie... Zmieniłem, nawet nie pamiętam. Automatu tak. Tu jest Slavman, nasz nowy nabytek i mój pierwszy lowrider. Te dwa samochody na pewno je sprzedam. Jak już to te dwa idą pod nóż. No, ten mi kompletnie nie przypadł do gustu. Nie dość, że brzydko wygląda animacja wsiadania. No nie, kompletnie nie moje klimaty. Niby fajny, duże koła, ale nie. Ten idzie pierwszy pod nóż, ten będzie szedł następny. Ale tego cudeńka nie sprzedam. Tak więc dzięki wam wielkie za obejrzenie, mam nadzieję, że już jutro pojawi się kolejny odcinek z nowym trybem adwersarza, Sumo. Nie wiem jeszcze na czym on polega, bo nie grałem, ale zobaczymy, myślę w następnym odcinku. Tak więc na razie, trzymajcie się i cześć! For you.